Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio. MPIC GO prezentuje. Przełomowy podcast Magdy Mołek i Joanny Keszki. Rozważna i erotyczna. Już teraz posłuchaj za darmo najchętniej słuchanego przez kobiety podcastu MPIC GO. Dzielimy się z Wami tym, co najlepsze. Po więcej zapraszamy do aplikacji Empik Go, gdzie oprócz podcastu rozważna i erotyczna znajdziecie ponad 70 tysięcy audiobooków, słuchowisk oryginalnych podcastów i e-booków. Empik Go prezentuje Earborn Media. No to lecimy i znów was witamy rozważna i erotyczna albo rozważna i erotyczna. Czyli Magda Mołek, dziennikarka. I Anna Keszka, trenerka kreatywnego seksu. O kobiecej seksualności, o naszej mądrości, o mocy, o sile samostanowienia chcemy znów dzisiaj Wam opowiadać, dając narzędzia do zaakceptowania siebie, polubienia, pokochania, akceptacji, miłości do swojej seksualności, kobiecości, do swojego ciała, do swoich potrzeb i wrażliwości. Ale będziemy rozmawiać też. O orgazmach, o łechtaczkach, o masowaniu pochwy, o przyjemności, o pozwalaniu sobie na więcej, o wybieraniu sobie dobrych kochanków yy, i pozwalaniu sobie na dogadzanie. Wszystko, co chciałybyście wiedzieć o orgazmach pochwowych i łechtaczkowych, taki jest tytuł naszego dzisiejszego spotkania. Yy, I myślę, że będzie tutaj dużo bum, 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 takich hałasów w stylu będziemy obalać mity. Dlatego będzie spadało dużo kamieni z serc, czego Wam życzymy, i, e, i takich e, dziwolągów, które stały do tej pory na cokołach, na pomnikach. Chcemy to strącić, żebyście poczuły, że moc jest w Was, a nie w innych. Nie w cudzych poglądach, tylko w Waszych waginach i będziemy? sercach. Tak, będziemy mówić o tym sztucznym podziale na orgazmy pochwowe i łechtaczkowe, który odbiera radość seksu milionom kobiet na całym świecie. I tu już leci pierwszy mit. Będziemy rozmawiać o mm, Freudzie. O, on też spadnie z cokołu. <laughs> I oczywiście nie zostawimy nikogo z niczym. Będziemy rozmawiać Uch. o tym, jak rozpocząć odkrywanie własnych orgazmów. Jak tworzyć swoje własne definicje kobiecych orgazmów. Bo to my same wiemy najlepiej, co jest dla nas dobre. No to... Zacznijmy od początku, czyli od podziału na orgazmy pochwowe i łechtaczkowe. Nie orientuję się tak dobrze w tym temacie jak ty, ale od lat słyszę o tym podziale, że jest taki i taki. I teraz są kobiety, które mają taki albo taki, są takie, które mają tylko ten, albo nie mają żadnego. Weź człowieku, bądź tu mądry, weź kobieto, uwierz w siebie i w swoje moce, kiedy ktoś dzieli, kategoryzuje, wsadza do szuflady i każe ci być... Taka albo inna. Tak, albo mówi ci, że jesteś lepsza lub gorsza, tak. tylko na podstawie tego, jaki rodzaj stymulacji, czy zewnętrzny, czy wewnętrzny działa na ciebie bardziej. Mit to jest fałszywe mniemanie o czymś. Czy to jest naprawdę mit, że orgazmy są takie lub takie? Tak, to jest jeden z najbardziej rozpowszechnionych i z najbardziej krzywdzących kobiety przekonań, mitów na temat naszego ciała, na temat naszej seksualności. E, najwięcej kobiet przychodzi do mnie właśnie z takim, z takim pytaniem: e, Pani Anno, coś ze mną jest nie tak. Pytam, no ale co? Moja wagina nie działa tak jak powinna, bo ja nie mam orgazmów pochwowych w czasie stosunku hmm. z partnerem. Ja często wtedy mówię: wie, ja też nie mam. <grym, <grym, moja wagina <grym>, też nie jest za bardzo wrażliwa. A czy to ratuje sytuację? Często jest takie uczucie ulgi, bo kobietom hmm. się wydaje, że, że tylko z nią jest coś nie tak. No tak. Że wszyscy wokół przeżywają, wiesz, te, te ja to nazywam taki mm, orgazmiczny, święty gral wśród orgazmów, czyli ten y, najlepszy z najlepszych orgazmów, czyli orgaz równoczesny w czasie penetracji. Czyli on jej włożył. Miał wytrysk, i ona w tym czasie ku jego chwale po prostu też miała orgazm. E... No, błagam cię: filmy, literatura, przecież to jest pełne tych cudów, bo to są cuda. To są, to są bajki. To bajki. Są... No, to prawie to samo. Tak, to są bajki. Chociaż nie wiem, słowo bajka to chyba jest za ładne określenie na, na tego typu historie, bo to są kłamstwa. O. o, To są kłamstwa, które odbierają kobietom. Radość z tego, kim są. Bo jeżeli nam się ciągle wmawia, że coś z nami jest nie tak, bo nie mamy tego mitycznego orgazmu równoczesnego, to my tracimy pewność siebie. A co jest seksy? Pewność siebie jest seksy. Od tego wszystko się zaczyna, kiedy my wchodzimy do sypialni z takim przekonaniem, że my jesteśmy ok, mamy coś fajnego do zaoferowania partnerowi i oczekujemy, że partner nam się miło odwdzięczy. A nie, że ciągle wchodzimy do sypialni tak, jak miałybyśmy zdać jakiś egzamin, wiedząc z góry, że jesteśmy skazane na porażkę. Podział na orgazmy. Pochwowe i łechtaczkowe jest sztuczny i nieprawdziwy i wciąż odbiera milionom kobiet na całym świecie radość z mm -hmm. seksu. Boże, dobrze, dobrze, dobrze. To spróbujmy dojść do tego, jak to jest możliwe, że taki podział nastąpił, jak to jest możliwe, że zostałyśmy właśnie wciśnięte w takie poczucie. Um, ja nie wiem, bo to chyba... Że coś z nami jest nie tak. Tak, właśnie takiej tak. Nie wiem, nieprzydatności, tak. takiego niepogodzenia, że... Że cokolwiek nie, 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 nie wiesz, zrobimy, no to... To, to i tak jest źle. No tak. tak. Więc ten podział na orgazmy pochwowe i na orgazmy łechtaczkowe i wyniesienie na piedestał orgazmu pochwowego, bo to jest w tym najgorsze, tak? Że tutaj... Mhm. Ten łechtaczkowy to jest ten gorszy, a ten pochwowy to jest ten lepszy, do którego powinniśmy dążyć. To jest stosunkowo niedawny wynalazek, i od razu zaznaczmy dla jasności, że jest to wynalazek męski. W 1905 roku Freud ogłosił swoją teorię kobiecego orgazmu i obwieścił, że kobieca seksualność dzieli się właśnie na orgazmy łechtaczkowe. I orgazmy pochwowe. I od razu wyjaśnił, że te orgazmy łechtaczkowe to są właśnie takie orgazmy dla niedojrzałych kobiet, takich dziewcząt, które doświadczają przyjemności w swoich panieńskich pokojach. Ale kiedy kobieta dojrzeje i kiedy pojawi się obok niej mężczyzna z jego wspaniałym penisem, to według Freuda. Każda dziewczyna, każda kobieta powinna porzucić wszelką myśl o łechtaczce, i penis, wiadomo, wielki, wspaniały, powinien jej wystarczyć, i powinna z marszu zacząć przeżywać tylko i wyłącznie orgazmy pochwowe, które jakoby miały być dowodem. Kobiecej dojrzałości. I zobacz, jakie to było okrutne wobec skąd kobiet on to wziął? Skąd on to wziął? Wymyślił sobie. Jak to sobie wymyślił? No i zwyczajnie w świecie. To nie miało, nie miało żadnych podstaw w budowie anatomicznej no kobiet. No właśnie, bo rozumiem, że to bardziej była postać zapamiętana też na świecie przez historię, jako psychoanalityk, a nie człowiek od. anatomii. anatomii. Nie. nie biolog, nie. Nie, nie ginekolog, nie seksuolog. Czy trochę chociaż. No niestety niestety Freud zapoczątkował seksuologię, która właśnie y, jest taką męską dziedziną do dzisiaj. Skupioną na tym, czego chcą mm -hmm. mężczyźni. Czyli to mężczyźni decydowali o tym, czego chcą kobiety, tak? Tak. Znaczy, normą było to, czego chce mężczyzna. I jeżeli kobiecie nie wystarczało to, co miał do zaoferowania mężczyzna, a, z, a zazwyczaj miał do zaoferowania tylko i wyłącznie penisa w zwodzie, to według Freuda. Nie oznaczało, że mężczyzna się powinien edukować, albo nie oznaczało, że kobieta może powinna się zastanowić, może ten facet nie, nie działa na nią, nie jest dla niej atrakcyjny, tylko oznaczało jedno: należy leczyć kobietę. Jeżeli kobiecie penis nie wystarcza, mhm. jeżeli penetracja jej nie wystarcza, nie wystarcza, znaczy nie daje jej orgazmu. Nie daje orgazmu, nie daje jej przyjemności, to oznacza, że z kobietami jest coś nie tak. Ale jak co on trzeba. mówił, że co jest nie tak? No, on, Freud wprowadził, on rozwinął potem tą swoją teorię, ten podział na orgazmy pochwowe i łechtaczkowe, to był dopiero początek. Mhm. Potem on napisał taki esej pod tytułem Psychologia kobiet, gdzie rozwinął te swoje... Teorie? Teorie, takie antykobiece teorie, tak? I napisał tam jasno i wyraźnie, że kobiety po pierwsze powinny porzucić aktywność intelektualną, bo to <laughs> jakoby zaburza kobiece funkcje seksualne. seksualne. Ale żartujesz teraz? Nie, mówię poważnie. O mój Boże. Tak, ale wiesz, to była epoka wiktoriańska i tam w ogóle czytanie. Inni specjaliści działający mniej więcej w tym samym czasie na przykład mówili, że czytanie sprowadza kobiety na drogę masturbacji, a masturbacja prowadzi do obłędu. Więc wiesz, takie straszenie kobietami, że jak będą sobie myślały za dużo, to same na siebie sprowadzą kłopoty. Było bardzo popularne w tej epoce. On to tylko ładnie nazwał. On to tak ubrał w takie naukowe, jakoby teorie. I to się świetnie zaczęło sprzedawać. Faceci pokochali tą jego teorię, no bo jeżeli Całą ich, cała ich seksualność sprowadzała się tylko i wyłącznie do penisa w zwodzie. Nie musieli robić absolutnie no nic. Tak. A jeżeli kobiecie to nie wystarczało, to, to była wina albo kobiety. Się tak, wina kobiety albo się musiała ogarnąć, albo musiała się iść leczyć. To było bardzo wygodne dla facetów. Ale jeszcze jedna rzecz, ci powiem straszna, jaka była w teorii tego Freuda, polegała na tym, że psychoanaliza w przypadku mężczyzn miała doprowadzić do tego, żeby znaleźć i wzmocnić mocne strony u mężczyzny, tak żeby się po prostu rozwinął. A w przypadku kobiet, uwaga, kiedy kobieta przychodziła na psychoanalizę do Freuda, to psychoanaliza polegała na tym, żeby kobiety zamienić w obiekt seksualny, Służący do zaspokajania męskich potrzeb, psychoanaliza była tak naprawdę nauką takiego łagodnego i racjonalnego rezygnowania z siebie. To jest przerażające. W przypadku kobiet, w nie przypadku mężczyzn. kobiet Nie, absolutnie. Mhm. To było, to było jasne, mhm. że mężczyzna ma rozwijać swoje naturalne skłonności do rządzenia świata Podboju, tak. Tak, do samostanowienia o sobie. A kobieta była przyuczana do poległości. Łagodnego rezygnowania z mm -hmm. siebie. Ale wiesz, najstraszniejsze w tym jest, jest to, że ta teoria freudowska jest wciąż żywa. Poczekaj, zanim pójdziemy dalej do tej wciąż żywej teorii, przypomina mi się anegdota z książki, którą ostatnio przeczytałam. Książka ma świetny tytuł, bo brzmi Ewangelia według Węgorza. Patryka Svenssona, skandynawskiego pisarza, który opowiada w tej książce historię, to się zaczyna, od historii miłości ojca i syna. On jest synem. Natomiast pojawia się w tej książce postać Zygmunta Freud'a w okolicznościach kompletnie absurdalnych, które może teraz spróbują nam pomóc zrozumieć jego działanie, jego. jego Zajmie jakiś rodzaj, nie wiem, no może nie histerii, ale... Taki, taka mieszanka lęku i protekcjonizmu. Ale właśnie tak właśnie, tak. Z czegoś ona musiała wynikać. Zróbmy psychoanalizę Freudowi. Oh Na no podstawie Węgorza. Patryk Swenson próbował to zrobić. I Węgorz gra tutaj główną rolę. Mianowicie, tenże Węgorz był także przedmiotem badań samego, samego Freuda, ponieważ on jako młody naukowiec został poproszony o to, aby pojechał do Triestu we Włoszech. I, I tam próbował dojść do tego, do czego naukowcy, badacze nie byli w stanie dojść przez stulecia czyli znaleźć odpowiedź na pytanie o cechy płciowe węgorzy męskie, żeńskie. I on tego szukał, codziennie rano kroił tego węgorza, ale jednocześnie zastanawiał się nad tym, co tak naprawdę, jakie emocje nim targają, bo wylądował w tym triście, w tej buchającej energią seksualną krainie, w której widział te piękne kobiety, które najpierw go kompletnie oszołomiły swoją, no wiesz, te włoszki pełne życia. On w ogóle widział tylko tam ciągle kobiety w ciąży. Zastanawiał się, jak to jest w ogóle możliwe, że one wszystkie, co to się dzieje, że one są takie płodne. Myślę, że po prostu ta wyobraźnia tego młodego chłopaka szczytowała. Myślał tylko o seksie. <laughs> Najpierw był tym, tak, absolutnie, najpierw był tym podniecony, a jednocześnie wiesz, musiał lądować w tym laboratorium i kroić tę rybę. A jednocześnie za chwilę te same kobiety zaczęły mu przeszkadzać, zaczęło go to atakować. On mówił o nich straszne rzeczy. Ja sobie tak myślę, że jeśli mężczyźni czują nienawiść wobec kobiet, to początek takiego traktowania leży gdzieś, w, może właśnie w zawiedzionym uczuciu, w, w, w jakimś. W jakimś, w jakimś braku czegoś, więc on pochodził z bardzo dobrej rodziny, bardzo zamożny jak na tamte czasy był szalenie inteligentny, tego nie można mu odmówić, bo był jedny, właściwie był geniuszem ale ciekawe jest to, że, że Freud przez rybę doszedł do kobiecej seksualności więc może to trochę do ograniczenia kobiecej seksualności może go to trochę zdejmuje z tego piedestału takiego boga, jeśli chodzi o te tematy bo jak sobie wyobrazimy, że Mógł mieć złamane serce, że zajmował się tym, czym się nie chciał zajmować, czyli po prostu musiał poświęcić temu węgorzowi, a chciał się kochać z tymi pięknymi i seksownymi Włoszkami, a tego nie mógł robić. Wobec czego jakaś frustracja może po prostu dała upust w tym miejscu. Frustracja związana z tym, że ta seksualność nierozwinięta, niezaspokojona, gdzieś tam się wiesz. Gdzieś tam uszła. Nie jestem psychologiem, ale zrobiłam właśnie psychoanalizę Freudowi. ale luja i do przodu. Mówiła się o tym, że jego teoria jest wciąż żywa, ale chcesz podać konkretne nazwiska, chcesz podać konkretne przykłady książek, w których freudowska teoria orgazmów jest wciąż żywa. Oczywiście, że tak. W latach 50. i 60. był taki bardzo znany amerykański psychiatra, nazywał się Frank Caprio. I y, uważał, że jeżeli kobieta współżyje z mężem w związku małżeńskim i nie ma orgazmów, to znaczy, że jest niestabilna emocjonalnie albo chłodna. Oziębła. Oziębła. I uwaga, należy ją leczyć psychiatrycznie. To, było, to była bardzo poważna rzecz. No Bo ale leczenie psychiatryczne. Ta, ta, dekada w ogóle w Stanach Zjednoczonych to jest. To tak. Lata, w ogóle 50., 60., Frank, no to jest, tak? Tak, Franka to... jest Najbardziej chyba okrutna z epok wobec kobiet i kobiecości. No, wiktoriańska też kobiety nie rozpieszczała. Teraz no wiesz, też ale nie już jesteśmy jasne, tylko że znowu rozmawiamy o tym, że mijają jakieś dziesięciolecia, mamy za sobą y, t, tragedię II wojny światowej, y, kobiety, które dźwignęły, bo taka jest prawda, kobiety po II wojnie dźwignęły ciężar odpowiedzialności za siebie i rodzinę, bo przecież oni szli i nie wracali, poszli y, na te wojny z niej nie wracali, a ty jako żona, matka, pewnie. Część kobiet miało, wiesz, na koncie stratę i męża, i syna. I kobiety dały radę. I utrzymały siebie, utrzymały domy. A potem zostały w tych domach zatrzaśnięte. jeszcze jeszcze im powiedziano, że są oziębłe niestabilne tak, psychicznie. i grożono leczeniem psychiatrycznym, które było bardzo poważną sprawą w tamtych czasach. Leczenie psychiatrycznym za co? Jakie no szczuchy? za to, że w związku małżeńskim i nic jej nie wystarczy. Ale to znaczy, że mąż miałby się poskarżyć i w ten tak, sposób swoją żonę tak, strącić do piekieta? Tak, tak. Super. No, mhm. tak. Warto sobie zdać sprawę z tego, jak, jak trudne było dla kobiet przyznawanie się do swojej seksualności, jak ta, jak ta historia jest nam bliska. No i wracamy tutaj na nasz polski grunt, gdzie teoria Freuda też ma swoich godnych kontynuatorów, bo na przykład. Nasz specjalista narodowy od seksu, zwany Panem od Seksu, profesor Lew Starowicz. No, na przykład w książce um, Kocha, Lubi, Pragnie, uh -huh. Lew Starowicz zachęca kobiety, um, żeby um, posługiwały się kobiecą inteligencją, która nie rani mężczyzn. Tak, czytałam to. I zobacz, jakie to jest bliskie temu. O czym mówił Freud, tak? Żeby kobiety wyrzekały się aktywności intelektualnej, bo bycie y, osobą myślącą jakoby zakłóci ich relacje z mężczyznami. To jest przerażające. Mamy jakoby XXI wiek, a te Patriarchalne, konserwatywne idee wciąż są kontrolowane. Poczekaj, będę adwokatem diabła, ale profesor Olew Starowicz mówi kobiecą inteligencję, która nie rani mężczyzn. Ale to kobieca inteligencja jest jakaś gorsza od, od męskiej inteligencji? Znaczy kobieca inteligencja, która nie rani mężczyzn. To znaczy, że nieważne jest, co ja myślę, ważne jest, czy moje myślenie nie przeszkadza mojemu partnerowi. Magda, to jest zaprzeczenie bycia. Osobą dojrzałą, bo dojrzałość, dorosłość, rozwój polega na to, że ja jako osoba dorosła biorę za siebie odpowiedzialność i dorastanie, dojrzewanie yy, polega na tym, że odkrywam, czego ja sama naprawdę chcę. Ale poczekaj, A profesor bo tam ciągle jest... zachęca, żeby kobiety odgadywały męskie gusta i się w nie wpasowywały. No profesor twierdzi, że mężczyźni boją się inteligentnych kobiet. Tak, tak twierdzi. No i uważasz, no tak jak Freud. To jest dokładnie, słuchaj, to jest dokładnie to samo. Tak samo Freud przestrzegał kobiety, nie używajcie mózgu, tylko udostępniajcie swoje waginy, bez słowa narzekania, mhm. bo inaczej nie będziecie Aha, atrakcyjnymi czyli, kobietami. A, to dokładnie... stracicie związek wtedy, jak będziecie inteligentne, tak, samostanowiące tak, i jeszcze tak. do tego wymagające w łóżku. Tak. Macie Aha. odgadywać męskie gusta i się w nie wpisywać. Dokładnie o tym mówi profesor Sarowicz. On z dumą mówi, że tłumaczy swoim, y, y, swoim y, pacjentkom, jak mają się ubierać, jak się mają malować. To jest y, traktowanie, protekcjonalne traktowanie kobiet. Tak jakby dorosła kobieta. Była dziewczynką. Tak, była dziewczynką, której trzeba mówić, co ma zrobić, żeby zadowolić faceta. Nie o to chodzi w życiu seksualnym, żeby zadowalać cudze gusta, tylko żeby znać swoje. A potem yy, wchodzić w relacje z przekonaniem: tego chcę, tego nie chcę. Porozmawiajmy, czego ty chcesz. Wiesz? Spodziewasz się teraz telefonu od profesora Zbigniewa Lew Profesor Lew Starowicz zna moje poglądy. Nie, moich nie znał. Ja tak, widziałam jego minę. Po tym, jak była premiera mojej książki, grzeczna to już byłam, tam jest też dużo uwagi poświęcony profesorowi Lwu Starowiczowi. Ale wiesz, jeżeli już rozmawiamy o autorytetach, to opowiem ci jeszcze jedną historię. No. Związaną z historią. A będzie to pozytywne? Nie. Aha. No Związane dobra. z odkrywaniem kobiecej seksualności. Bo historia była taka, że tak jak rozmawiałyśmy, że Freud powiedział, że orgazmy pochwowe są, świadczą o dojrzałości kobiet. Jeżeli kobieta nie ma orgazmów pochwowych, to się powinna leczyć, to znaczy, że jest niestabilna emocjonalnie, faceci nic nie muszą, jak facetowi stoi, to, to znaczy, wystarcza. że jest okej, okay. tak. I E, łechtaczka e, przestała być przedmiotem badań. Przez wiele, wiele lat uważano, że łechtaczka jest w ogóle nic, nic nieznaczącym, nieznaczącym tak, organem. E, organem. W latach 60 amerykański duet Master, ginekolog i jego asystentka Johnson przeprowadzili pierwsze e, w współczesnych czasach badania mhm. na temat kobiecego ciała i kobiecej seksualności i o dziwo odkryli, że łechtaczka odgrywa rolę w kobiecej przyjemności, że jest elementem po prostu... Większej e, całości. Tak. Że, <laughs> że, że się liczy. Mm -hmm. Jeszcze dokładnie nie wiedzieli jaki i co, ale zauważyli, że, że się liczy. Ale rozumiem, że to były y, badania przeprowadzone na pacjentkach, tak? Tak, tak. Mm -hmm. oni, oni mieli tam grupę, grupę mm -hmm. kobiet, na który, które badali i to już miało, miało podstawy naukowe, e, ale nadal uważano, że łechtaczka to jest taki mały guziczek. I na przełomie lat 60. i 70. pojawiła się aktywistka feministyczna. Ona się nazywała Anne Coedet i napisała um, tekst pod tytułem "Mit orgazmu waginalnego". Pierwsza. Mm -hmm. I to była kobieta. Tak, była kobieta i ona zapytała kobiety w swoim tekście odwołała się do doświadczeń i przeżyć kobiet mm -hmm. i napisała o tym, że penetracja jest najlepszą drogą do orgazmu, owszem, ale dla mężczyzn, nie dla kobiet. I że jeżeli kobieta chce mieć przyjemność seksu, powinno się sięgać do łychtaczki, że łychtaczka jest potężnym organem i jest epicentrum kobiecej seksualności i, że I, przyjemności. Po, i przyjemności. I kobiety powinny sięgać do swoich łychtaczek. I wyobraź sobie, że ona na początku lat 70 po tym tekście została zalana taką falą krytyki teraz byśmy powiedzieli hejtu. Mhm. Grożona jej śmiercią. I wyobraź sobie, że ona się wycofała, wycofała się całkowicie Aha, z czyli działalności. Dlatego historia nie przytacza nazwiska tej naukowczyni za znaczy, często. To no. ją dla mnie odkryłaś. No. Tak, jak mhm. się zagłębisz, to ten mit orgazmu waginalnego yy, można znaleźć, mhm. bo to było, yy, Bo to był bardzo ważny tekst. Yy, jak na tamte czasy był absolutnie rewolucyjny. A kto hejtował tę panią naukowczynią? No wszyscy. Dostała jakieś... No ale wszyscy to kto? Naukowcy, tak samo, też, inkone, ginekolodzy, seksuolodzy? Tak, krytykowana była w mediach, dostawała jakieś sterty listów z pogróżkami. E, Aha, czyli rozumiem, że to i na każdym... było grubo, czyli to nie tylko ci, nie, którzy mieli inną nie, teorię, grubo, ale także ci, nie. którzy, którym na przykład Wszyst ona swoją teorią zaburzyła... Porządek. No, tak, tak. Tak, bo kobieta ma być w łóżku cicho, bo a penis ma być dla niej początkiem i końcem, to też jest wiesz, ważne dla utrzymania systemu, tak? Systemu, w którym to, co kobiece, jest mniej ważne. I kiedy nagle kobieta chce się wyłamać z tego systemu, halo, ja też tu jestem. Bo jakby e, mówienie o swojej seksualności, odkrywanie swojej seksualności na swoich własnych zasadach, to jest tak naprawdę mówienie: ja też tu jestem. I to jest takie niebezpieczne. niebezpieczne. I dlatego kobiety. Się nie zachęca ciągle Poczek do odkrywania tej seksualności. A Poczek my zachęcamy. Poczekaj, ale daj mi szansę, daj szansę Polsce, naszemu krajowi. Obejrzałam film e, pokazujący historię Michaliny Wisłockiej i dałabym się pokroić, że widziałam tam taką scenę, w którym ona w gabinecie uczy swoje pacjentki przyjemności, którą kobieta potrafi sobie sama dać, czyli uczy obsługi łechtaczki. Była tam taka scena? Nie widziałam tego filmu. O nie, no ty nie widziałaś tego filmu? No nie, nie wytniemy tego. Jana Keszka nie widziała filmu o pani nie. seksuolog. Ale za... pani, o pani od seksu. Ale za to czytałam mit orgazmu waginalnego. W jej książce? Nie. Uncoded. Uważam, że to jest ważniejsze. No dobrze, ale w tym filmie były takie sceny. Czyli co? Zakładamy, że Michalina Wisłocka próbowała ratować Polki? Z zasługą Michaliny Wisłockiej, bo filmu nie widziałam, ale książkę... Czy... Owszem czytałam. Jest, sztukę kochania czytała. Tak. Sztukę mhm. kochania, że e, takim powiedziałabym normalnym ludzkim językiem, odartym z tych takiego zadęcia naukowego, pisała o ważnych dla ludziach sprawy. O seksie, o ciele. Bo wcześniej te informacje, które do, docierały, to były takie bardzo ekskatedra, tak? Mm -hmm. Takie naukowe wywody, jakieś fragmenty no poczekaj, ale to jest ważne, bo takie książki były w polskich domach. Polskie domy dzieliły się na takie, które w latach 70., -tych, 80. -tych miały na półkach do wyboru dwóch autorów: albo Michalina Wisłocką, albo wspomnianego profesora Zbigniewa Lew Starowicza. U mnie to była tylko Wisłocka. A u mnie był tylko Lew Starowicz. Ale spójrzmy prawdzie w oczy, bo w większości polskich domów. Książka Michaliny Wisłockiej była nie z powodu treści, tylko z powodu rysunków. Z kimkolwiek rozmawiam, kto y, książkę czytał w latach 70. czy 80., naprawdę niewiele pamięta z treści, za to. Bardzo hmm. dobrze wszyscy pamiętają czarne ludziki. No ale to może rozmawiałaś bo... z dziećmi. Ja byłam wtedy dzieckiem, więc dla mnie faktycznie obrazki były ważniejsze no. niż treść. no, no ale... mi było tę treść kompletnie zrozumieć. Ale, ale yy... myślę, że moi rodzice jednak korzystali z treści. A zapytaj ich, bo yy, jak rozmawiam z, do, z osobami, które też jakoby korzystały z tych książek, to też głównie pamiętają. Naprawdę. Większość osób pamięta te ludziki, bo to było takie soft porno. Wtedy w Polsce nie było żadnego dostępu do porno. Byliśmy zupełnie odcięci. I nagle jest kilkanaście stron z ludzikami w bardzo dziwnych pozycjach. I to był, to był ten haczyk. Jej wysokość łechtaczka. Kocham to sformułowanie, jesteś jego autorką. I jak mi powiedziałaś kilka tygodni temu, że ta jej wysokość to jest jedyny organ na mapie ludzkiego ciała stworzony tylko i wyłącznie powtórzę to jeszcze raz tylko i wyłącznie dla przyjemności, to spadłam z krzesła. Bo teraz wyobraźmy sobie, że mężczyzna ma taki organ, który jest stworzony tylko i wyłącznie dla przyjemności. Bychtaczka nie ma żadnych dodatkowych funkcji. Nie. Tylko i wyłącznie dla, dla przyjemności. Czyli przyjemności. jaką mądrością musi się wykazywać matka natura, tak że właśnie nas kobiety obdarzyła takim cudem. Tak. Żebyśmy e, chciały się rozmnażać, ale w atmosferze radości. Czyli, że, żeby zajść w ciążę, znieść e, ten trud. Bycia tak. przez 9 miesięcy nie samej, a potem urodzenia dziecka, a potem wychowania go w tych najgorszych, e, tak. pierwszych, najcięższych latach życia. E, dostałyśmy ten dar w postaci organu, który ma nas e, co, no właśnie ma, ma nas roz, tak przyciągnąć, roz, rozochocić, nagrodzić. A potem będziemy miały, no krótko mówiąc, podgórkę. Zrelaksować, <laughs> ucieszyć, dodać nam energii. E... I możemy z niego korzystać kiedy chcemy. Bo przepraszam bardzo, ale ona jest czynna <laughs> zawsze dla tak, nas. Tak. Dla mnie najbardziej naj niesamowitą informacją na temat taczki jest to, jakim ona jest ogromnym organem. Ogromnym w sensie wielkości. Wielkości. A porównasz tak. ją do penisa? Tak, zaraz ją tak. No, Penisy wszyscy znamy, więc porównanie do y, łechtaczki, do penisa, wielu osobom, jakby uzmysłowić, czym jest, a czym nie jest łechtaczka. Mnie się w ogóle wydaje tak, że jeśli chodzi o penisy, to chłopcy, mężczyźni są bardzo zaznajomieni, zaprzyjaźnieni z tym organem. Sama mam dwóch synów, więc obserwuję. Natomiast y, ko, ko, kobiety i my, kobiety, my, dziewczyny y, no właśnie ci mają lepiej dłużej, nie? Tak, oni kilka razy dziennie mają możliwość wziąć Dostęp swojego mają. penisa do ręki. I oni są dumni ze swoich penisów i bardzo fajnie. Tylko problem polega na tej ciągłej nierówności, że wiele kobiet, które mają różnych kochanków, czasami różnych mężczyzn, mężów, wiele dzieci nigdy w życiu nie widziały swoich cipek. Nigdy w życiu. Być dorosłą osobą, mieć aktywne życie seksualne. Mhm. I nie znać swoich części intymnych i oczekiwać, że to będzie nam sprawiało przyjemność, to jest karkołomna idea, to się nie uda. Nie ma takiej możliwości, że jeżeli my nie znamy, nie lubimy swoich cipek, tylko je udostępniamy, mhm. że my będziemy miały przyjemność z seksu, że my będziemy tą w ogóle, że my odkryjemy to swoje ciało, wtedy nigdy nie będziemy po stronie swojego ciała. Mam bardzo dużo czułości do kobiet, które nie, nie, nie potrafią, nie wiedzą, nie umieją. E Obejrzeć swoje cipki po prostu. I nie chcę ich w żaden sposób teraz stygmatyzować, tylko chciałam Cię prosić o coś innego: o to, żebyś powiedziała, jak zacząć. No bo to jest, wiesz, bo to jest to nie o to chodzi, żebyśmy Wam, dziewczyny, powiedziały, że jesteście beznadziejne, bo uciekacie sprzed lustra. Jak radzisz swoim dziewczynom? Od czego zacząć? Ja też nikogo nie stygmatyzuję. Zawsze mówię, że masa kobiet nie odkryła swojego ciała, nie zna swoich cipek. Nie wie, co im sprawia przyjemność w seksie, nie dlatego, że są głupie, nie, nie, nie są nowoczesne, niewyedukowane. To nie jest ich wina. To tak, tylko dlatego, że nikt ich do tego nie zachęcał. Masa kobiet nie wierzywa, ma wybór. Nie zachęcał? Wręcz przeciwnie. przeciwnie. Zniechęcał. Nie, dokładnie. Tak. Ja bym zaczęła od tego, że kiedy rozchylamy wargi sromowe i, i widzimy ten mały guziczek, to jest wierzchołek Łechtaczki. Góry lodowej. Tak, olbrzymiej góry lodowej, która oplata naszą pochwę na zewnątrz i od środka. I to jest niesamowite. I ja zawsze e, na, na, na moich spotkaniach i warsztatach powtarzam: myślcie o łechtaczce jako ogromnym organie. Że to jest potężna machina. I bądźcie dobry dla swoich łechtaczek, a one odwdzięczą Wam się tym samym. I to naprawdę działa. I teraz. Czym jest łechtaczka? To co widzimy rozchylamy delikatnie wargi sromowe, a tym wiaż oglądaniu. Ja pamiętam, jak ja pierwszy raz zaczęłam oglądać swoje, <laughs> e, Znaczy, ja zaczęłam od oglądania Cudzej Cipki <laughs> na ekranie. <laughs> e, I pamiętam, że patrzyłam przez takie rozsunięte palce, no bo jeżeli się by nigdy w życiu był, się odciętym od tego, no dwadzieścia parę, aha, a to był jakiś, jakiś studia pokaz, nas? tak, jakiś tam. Mm, ale, ale wiesz, patrzyłam mhm. i to było po prostu coś, coś, czego ja nie znałam. A kiedy się zaczyna na to patrzeć, to nagle się okazuje, te palce mm. coraz szerzej się rozsuwa, potem się je zdejmuje, potem się patrzy: O, ta jest taka, ta jest inna, i zaczynasz nagle akceptować, lubić, być ciekawa swojej, być ciekawa innych, to Na jest boga, przecież niesamowicie to jest tak piękne miejsce. Niesamowite. To jest tak piękne w kolorze, w, w tym kształcie. układzie, tak, w kształcie. Ja nie wiem, słuchaj, ja, i delikatne, a pamiętam jak zawsze moment... mamy skojarzenia z kwiatami. Poznawanie tego, przyrównywanie właśnie do, do jakichś obiektów, które znacie, powoduje też większą otwartość, akceptację, że to jest że to jest wspaniałe, zmienić, że dostałyśmy to. Zmienić myślenie. Że to nie tak. jest wstydliwe, trudne miejsce, tak. które należy schować, tylko że to jest jeden z najbardziej niesamowitych organów Darów. ludzkich. Darów. W ogóle ciało jest fascynujące. Uf. Ale cipki szczególnie. Wiadomo. No to porównasz tego penisa, czy A, nie? Tak. Więc wyobraźmy... Sześć razy trzeba prosić. Więc wyobraźmy sobie taką odwróconą literę Y. Trzon tak, nóżka do góry, i to, co jest na końcu tego trzonu, to my widzimy, to jest właśnie wierzchołek. I tak jak litera Y ma ogromne odgałęzienia, tak łechtaczka ma odgałęzienia, które mają 7 cm z jednej i 7 cm z drugiej strony. Szacuje się, że łechtaczki mają od 12 do 14 cm w zwodzie. I teraz porównujemy ten ogromny organ, który oplata pochwę na zewnątrz i od środka. Do penisa. Mhm. Penisy, kiedy mężczyzna jest podniecony, krew napływa do penisa i penis ma wzwód. Łechtaczki tak samo. Kiedy my czujemy podniecenie, krew napływa do części intymnych, zostaje w łechtaczce i łechtaczki się robią wielkie. Te 12-14 mhm. centymetrów, to jest łechtaczka w zwodzie. W podnieceniu. Tak, podniecenie, tak jak penisy mają wzwód, mhm. tak samo łechtaczki mają zwód. Potrzebujemy do tego jakiegoś bodźca, tak samo jak, jak z penisami. U, na końcu penisa jest najbardziej wrażliwa część żołąd, u łechtaczki na końcu też najbardziej wrażliwa część żołądź. to jest właśnie to, co widzimy po rozchyleniu warg sromowych. Ważne jest, żeby nie brutalizować łechtaczki. Jezus, co to znaczy? Zdarza się często, że mężczyźni, nawet w do... często w dobrej wierze, przeczytali coś o łechtaczkach, coś dowiedzieli, że są te łechtaczki i e, gołym palcem po prostu stymulują ten żołądź łechtaczki. Aha, ten będzie... wystający. I wtedy kobiety, tam jest tyle zakończy nerwowych, łe łechtaczka jest nieprzygotowana, że aż kobiety odczuwają ból. To się nazywa tak zwane brutalizowanie łechtaczki. To nie jest krzywdzenie, tylko brak wiedzy. Wyczucia. Tak, no, wiedzy, brak wiedzy, no wszystko wiedzy. zaczyna się Tak, tak brak tego. wiedzy. W dobrych, naprawdę przychodzą do mnie kobiety, które mówią, że w dobrych intencjach facet tam się naczytał o i z suchym palcem w żołądź łechtaczki. I wtedy kobiety się... Okej, okay, już rób swoje, tylko już zostaw tą łechtaczkę w spokoju. Bo bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, jak dopieścić swoją łechtaczkę. Łechtaczka, ja mówię o tej fazie początkowej, bo potem jak już kobieta jest gorąca, to jedne lubią mocno, jedne lubią szybko, drugie powoli, to już jest inna rzecz, mm -hmm. ale ja mówię na tym etapie takim, żeby łechtaczka miała wzwód. Lubi masaż. Delikatny, to mogą być, rozchylamy wargi sromowe i rozmasowujemy. Wyobraźmy sobie, że po jednej stronie pochwy i po drugiej stronie pochwy jest odnoga i my ją rozmasowujemy. Nie robimy tego suchym palcem. Nigdy. Łechtaczki tak ma. O, Magda, proszę bardzo. Ja mam 44 <laughs> lata. Joanna. Łe... <laughs> no. Tak, łechtaczki nie lubią, tak. nie lubią niczego na sucho. Pochwa nie lubi no, masażu, tak. dotyku na sucho, ale łychtaczki po prostu uwielbiają nawilżenie i nie wodę. Bo y, to jest taka klisza z porno, seks pod prysznicem, seks w basenie, seks w wodzie. Zawsze się zastanawiam nad tym seksem pod prysznicem, przecież tam jest takie zimno. <laughs> Chodzi, mam na myśli co innego, <grafię> że to wysusza, że woda wysusza śluzówkę mi, pochwy mi i my wtedy odczuwamy takie suche tarcie. Dużo kobiet. To też jest kwestia indywidualna, ale większość kobiet nie lubi seksu w jeziorze, nie lubi seksu w basenie, nie lubi seksu w wannie, bo woda wysusza śluzówkę. Więc kiedy A to są mu... ulubione sceny w tych filmach. W porno, tak, tak. Tak, mm -hmm. tak To jest, jak się, jak się ludzie edukują na filmach porno. Kiedy mówię, że łechtaczka do pobudzenia lubi nawilżenie, mam na myśli doblur, dobry lubrykant na bazie wody. Wtedy... A ślina wystarcza? No Nocy, jesteśmy różne. No widzę tak z metody napalonej pani domu. Słuchaj, jeżeli działa, absolutnie tak, tylko tam trzeba tą ślinę dostarczać w miarę regularnie. Nie, No a wiadomo, że to jest jak kwiat, trzeba podlewać i podlewać, a tak. nie raz podlać. Tak? Nie, absolutnie, wiesz, że ślina jest naturalna, więc jest takim naturalną substancją, więc absolutnie tak. Po, poza tylko... tym no, wagina w podnieceniu, pochwa wydziela potem, też płyny, tak. więc no błagam, no, można tarcie, sobie radzić. Ale tarcie, jeżeli się potem zaczyna tarcie, to, to też znowu tarcie wysusza, więc jeżeli potem wchodzi do, do akcji penis czy wibrator, to nam to naturalne no tak. nawilżenie znowu może być wytarte, Więc ja akurat zachęcam wszystkie panie, żeby mieć jednak pod ręką taki podstawowy gadżet erotyczny, czyli dobry lubrykant na bazie wody. Wiesz, to jest nie, nie, nie zaszkodziło. Nie umrzemy mieć, od tego. Tak, a sobie nawiliśmy. <grym> Możemy umrzeć z rozkoszy. <grym> I na początek, jak, jeżeli chcemy odkryć tą moc i potęgę swojej łechtaczki, nie, nie, nie idźmy za podpowiedzią Freuda. Że nie oddawajmy tej naszej seksualności w ręce mężczyzn, spróbujmy same sobie rozmasować tą otaczkę. To jest też moim zdaniem taki rodzaj czułości wobec siebie, jeśli kobieta się sobie poświęci uwagę. Tak. Przecież my tak ciągle pędzimy, zapewniamy komfort, luksus i, i przyjemność wszystkim dookoła, a siebie zostawiamy na końcu. Jak znajdziesz 15 minut na książkę, to znajdziesz 15 minut na łychtaczkę. Naprawdę, to jest, to jest tak uwalniające. To jest ukochać siebie to poprzez jest, to. Tak. To, jest, to może być wstęp do przepięknego uczucia do samej siebie. Ja uważam, że to, co nas odgradza od, od radości z seksu, od przyjemności, od takiego też poczucia sprawczości i pewności siebie, bo to się przekłada na wszystkie strefy, że ja tu jestem. Moja przyjemność też się liczy, to czego ja chcę też się liczy, że najważniejsze właśnie jest pokonanie barier, które odgradzają nas od naszego ciała. Być w kontakcie ze swoim ciałem, akceptować je, poznawać i odkrywać. Ale jak można, wiesz, poznawać, chcieć poznawać siebie, chcieć yy, chcieć być dalej, jak yy, bardzo często słyszy się takie i to jest zarzut. Masturbujesz się? Masturbacja jest złem, pieszczenie swojej łechtaczki jest masturbacją, prawda? Czy jest coś złego w słowie masturbacja? Poza tym, że ono brzmi dosyć technicznie, ale, ale przecież nie ma nic złego w tym akcie. Absolutnie, masturbacja to jest podstawa kobiecej no, ale seksualności. Cię, no my żyjemy w ogóle w, w świecie, <laughs> który ciągle mówi łapki trzymaj na kołderce. Masturbacja się jest podstawą kobiecej seksualności, bo jeżeli my, dosłownie, na własną rękę, nie odkryjemy, jaki rodzaj pieszczot nam sprawia przyjemność, chcemy? to I facet jak? się nigdy nie domyśli. Ci nie, nie mają możliwości domyślić się, jak działają łechtaczki. Jak działa w ogóle kobiece ciało. To jest dla nich to wszystko jest jasne i proste, bo Freud im powiedział masz penisa w zwodzie, no Też to już jesteś wszystko. super kochankiem, a teraz jeszcze wiesz doszedł dostęp do porno, no to sobie facet myśli no to jeszcze mam 10, czy 15 czy 150 filmików porno obejrzanych, to już jestem po prostu mega kochankiem a tak naprawdę robi ciągle w łóżku te samo, to samo ja, ja mam takie mocne przekonanie, że masa mężczyzn w Polsce nigdy w życiu nie miało seksu z kobietą rozbudzoną seksualnie, naprawdę Wiem, I to jest dla nich strata ogromna dla wszystkich. Mhm. Ja zawsze powtarzam, kiedy kobieta dobrze czuje się w sypialni, facet tylko na tym korzysta. Oczywiście. Ale niestety e, jesteśmy właśnie wbici przez Freuda i Freudopodobnych naśladowców w takie e, poczucie, że porządna, prawdziwa kobieta zadowala się tym. Co? Że zadowoliła mężczyznę. Z, z, tak, że i nie chce niczego więcej dla siebie. Ale to też jest taki podział na, na święte, na żony, na matki. Taka kobieta, która stoi w kącie, która nie wymaga, z fantastyczną tak. kandydatką do bycia cichą myszą domową kobiet. A ta, która, o mój Boże, chce czegoś więcej. No nie, no ladacznica. Hmm. Przecież taka kobieta jest niebezpieczna, przecież ona tu spróbuje z tym, pójdzie do tamtego i tak dalej. Ale y, w tym naszym konserwatywnym świecie. Y, Wygodnie jest, tak się facetom wydaje, ja uważam, że to nie jest prawda, kiedy kobiety są właśnie takimi niezbyt wymagającymi gąskami. I w tej sferze seksualnej ciągle na, na najmniej nam się pozwala. To ciągle jest taki, ta, taka, taka krótka smyczna, której nas się prowadzi. A propos e... orgazmów, to teraz pomyślałam, że gdyby powiedzieć mężczyźnie... Że ma mieć seks bez orgazmu, to by zadał pytanie: a to po co ja mam tam iść? I bardzo słusznie. To jest bardzo dobra reakcja, a kobietom się każe. Ale właśnie, bo to, o tak. czym opowiadasz teraz, mówiłoby pośrednio, że kobiety mają iść do sypialni, wychodząc stamtąd z niczym. No Wystarczy, psz... że zaspokoiły tak, partnera. No, tak się mówi kobietom, że kobiecie w łóżku ma wystarczyć bliskość. Czyli takie poczucie, tak, emocje, że jemu było dobrze. I emocje, skoro mm -hmm. on z nią chciał, to tak. znaczy, że ją kocha. Mm -hmm. A potem to się kończy w ten sposób, że masa e, fajnych kobiet, które naprawdę e, na początku swojego aktywnego życia seksualnego miały tą dobre chęci erotyczne, tak bym to nazwała, kończy z takim poczuciem, że seks to jest... Przereklamowana rozrywka. A, bardzo a w... często słyszałam tak, takie tak, określenie. Bo tak naprawdę nigdy nie doświadczyły przyjemności z seksu na swoich własnych zasadach, w sposób, który im sprawia przyjemność. Jest taka prosta metoda, naprawdę prosta w seksie i w życiu. Bo to, co się sprawdza w seksie, to się sprawdza też w życiu. Jeżeli coś wydaje ci się ciekawe i przyjemne, rób to. Sprawdzaj. A jeżeli coś ci się wydaje fałszywe i wymuszone, wycofaj się. Zaufaj sobie. Nie daj sobie wmówić, że inni będą wiedzieli, co jest dla ciebie dobre. A przecież to poczucie, że wiemy, u kobiet jest szalenie rozwinięte. To jest ta nasza intuicja, taki, tak. Tak jest, takie skontaktowanie tak, mm, trochę co... tak uważam z, 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 z jaźnią, z czymś metafizycznym, z takim dostępem do, do czegoś więcej niż tylko rozum. Bo to jest natura. Masz dostęp do wiedzy, do, do darów, które masz od natury. No Skoro masz łychnaczkę, dziewczyno, jesteś już królową. To jest antena, która nas łączy z kosmosem. No, otóż to. <grym> tak, ale masz rację. No tak. Kobiety mają intuicję, tylko nas się ciągle zachęca, żebyśmy my sobie nie ufały. Ciągle nas, nam się wmawia, że inni wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre. To, to Freud to. Yy, yy, to niestety ujął w naukowe formuły, że innym wolno mówić, co kobieta ma czuć, a jeżeli tego nie czuje, to znaczy, że z nią jest coś nie tak. To jest strasznie druzgoczące Od, dla nas kobiet. Odwróćmy sytuację. Wyobrażasz sobie, że kobiety mówią mężczyznom, jak mają czuć, jak mają chcieć, jak mają to robić. Tak. Mówią, że mi by to go przez gardło nie przeszło z, na, tak. z, z takiego czystego poczucia, że moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się twoja. O, na przykład Magda, jeżeli facet ma wytrysk zanim kobieta doszła, to wtedy idź się leczyć do psychiatry, że nie wolno ci już mieć e, orgazmu przede mną. E, I to jest nienormalne. Nie będziesz miał orgazmów cudzych przede mną. Bo w seksie chodzi o równowagę. Ja zawsze mówię, w seksie chodzi o prostą matematykę. Idą do łóżka dwie dorosłe osoby i dwie dorosłe osoby w tym łóżku powinny czuć i bawić się dobrze. I on może mieć wytrysk przed nią, byleby nie ograniczał, że ona zakończy zabawę solo albo poprosi jego, żeby, żeby ją dopieścił, albo z wibratorem. Nie ograniczajmy się. Naprawdę zachęcam mężczyzn, żeby stworzyli taką atmosferę. Akceptacji i poczucia bezpieczeństwa dla kobiet. Bo ciągle wiesz, Magda, ta sfera seksualna charakteryzuje się tym, że wiele, wielu osobom wydaje się, że mają prawo do szybkiej i bezwzględnej oceny tego, co jakoby jest normalne, a co nie jest normalne. Wyzwólmy w takim razie orgazm. Zacznijmy od pierwszych kroków do orgazmu. Proszę, pani profesor. Pani mówi. Pani profesor, proszę cię. <laughs> Pierwsza rzecz, kiedy przychodzą do mnie kobiety i mówią, że nie mają ym, orgazmu, przyjemności w czasie zabawy z partnerem. To ja pytam, czy się masturbujesz? I większość kobiet odpowiada, tak, masturbuje się. Więc ja wtedy pytam, w jaki sposób się masturbujesz? I znowu większość kobiet odpowiada, że ym, robi to stymulując, pieszcząc łechtaczkę. Mm. Więc mówię, sprawa jest prosta, na tym podstawowym poziomie, masturbuj się w czasie zabawy z zaprzyjaźnionym penisem. I wtedy słyszę, nie, to jest coś, co ja robię, kiedy jestem sama, boję się, jakby to mój partner odebrał, on by poczuł się urażony. I takie myślenie, że penis ma nam wystarczać i sięganie tam, gdzie penis nie sięga, ma kobiecie wystarczyć, do przyjemności i dobrej zabawy w czasie seksu, jest niezgodny z anatomią, niezgodne jest z budową kobiecego ciała. Naprawdę nie bójmy się sięgać do łechtaczek. Ale może po prostu zaproponujmy tym partnerom, może oni wcale nie uciekną. Większość facetów by nie uciekła. My, tylko tutaj wiesz, kłania nam się umiejętność komunikacji. To też jest jedna z podstawowych umiejętności seksualnych, naprawdę. No, Ale na... o tym już mówiłyśmy ostatnio. Nie? Tak, że e, żeby rozmawiać na ten temat. Hmm. Że e, chciałabym masować łechtaczki to, tak. zrób mi to tak. Bądź Kiedy twój delikatne. penis jest w środku, to jest przyjemne, ale sięgnijmy jeszcze do łechtaczki, rozmasuj, można masować. Kiedy penis jest w środku, możemy masować łechtaczkę na, wiesz, na własną rękę, albo poprosić partnera, albo partnerkę, żeby masował. Jest taka bardzo fajna pozycja, tak na pieska od tyłu. Mhm. E, i mężczyzna, i penis jest w środku i łechtaczka jest bardzo dobrze wyeksponowana. I my wtedy same mm -hmm. możemy sobie rozmasować albo palcem, albo wibratorem i poczuć jaka jest różnica. Tak? Poczuć gdzie jest tych kilkanaście centymetrów naszego cudu. Tak. W... Takie zadanie domowe dziewczyny. Bo z tymi orgazmami to jest tak, że, że ten podział na Orgazmy pochwowe i na orgazmy łechtaczkowe jest sztuczny i nieprawdziwy. Łechtaczka i pochwa są ze sobą połączone. Tylko czasami bardziej działa na nas zewnętrzna stymulacja, a czasami bardziej działa na nas wewnętrzna stymulacja. I Każda z nas jest inna, więc tak, trzeba szukać własnej drogi. Są w ogóle takie momenty różne w życiu. Czasami, jak jesteśmy bardziej zrelaksowane, albo na przykład spędziłyśmy bardzo miły dzień z facetem, który był de facto jedną wielką grą wstępną, to wtedy rzeczywiście on tylko w nas wejdzie. I, I jest super, tak? Ale czasami trzeba yy, sięgnąć do łechtaczki. I, I to nie, też jest super, bo to jest zgodne z wiedzą, z budową. I, i nie oznacza, że będziesz puszczalską, egoistką, tak. dziwką, yy, rozbudzoną erotycznie. Kobiet, nie, tak. po prostu jesteś świadomą. Będziesz świadomą swoich możliwości kobietą. Kobiety się boją. Że jak powiedzą, że penis nie wystarcza, że właśnie że zostaną uznane, że są tak jak powiedziałaś, że są egoistyczne, albo tak. puszczalskie, albo jedno mm. i drugie wiesz. I chcą rozbić ten związek. Tak. A, gdzie ty, a gdzie ty się tego nauczyłaś? Kto cię tego nauczył? Kasz... <laughs> Kaszka Kaszka z mołek teraz. Tak. <laughs> Możesz się na mnie oprzeć. <laughs> Zwalaj połowę na mnie. <laughs> Biorę ten sukces na swoje piersi. <laughs> No przecież nie na klatę. <grym> I chciałam... Um, Bo może skończymy a, punktem G? Tak, punkt G. To jest, jest dopiero temat. Ale to musimy to załatwić w trzy minuty. Dobra, postaram się bardzo szybko. Wiesz, jak jechałam dzisiaj na ten podcast, to tak sobie myślałam, że marzenie mam, że chciałabym, żeby w Warszawie był skwer poświęcony Ernestowi Grafenbergowi. I żebyśmy na przykład któregoś pięknego dnia mogły się umówić na skwerku, imienia Ernesta Grafenberga. Już imię mi się podoba, ale kojarzy się z kimś innym. Kim był tenże? <laughs> Ernest Grafenberg to był właśnie ginekolog niemiecki, który był bardzo szanowanym lekarzem i prowadził bardzo ważne badania tak, i odkrycia, bo zajmował się cyklem płodności u kobiet. On wymyślił cykl owulacji. Znaczy mhm. i... zbadał. Zbadał, dowolnił. tak, tak. Mm -hmm. Zbadał, opisał y, i on też wynalazł y, wkładkę domaciczną. Zajmował się też y, y, nowocze szukaniem nowoczesnych środków antykoncepcyjnych. Oh. I w 1950 roku, to było niemal 10 lat przed jego śmiercią, ogłosił coś, tutaj tytuł rola cewki moczowej podczas orgazmu kobiet. I to była rewolucja. Mm -hmm. I tutaj zaczęły się w ogóle jakieś debaty, które trwają do dzisiaj, bo ym, on napisał w tej pracy, że cewki moczowe Joanna teraz pokazuje cewkę moczową <śm> że dno cewki moczowej mhm. styka się z górną częścią pochwy mhm. i podczas badań Odkrył, że to miejsce, gdzie ta dnoce w moczowej styka się z górną częścią pochwy, jest niezwykle. erogenne? Erogenno. Strefą erogenną jest czułe na pieszczoty. Co więcej, on opisał, jakie to mają być pieszczoty. Okazało się, że penis nie pobudza tak tej sfery aż tak bardzo, że żeby pobudzić tą sferę, trzeba delikatnie pieścić palcami. To jest niesamowite, mhm. że. Penis, ok, ale tylko ociera się. Ale żeby poczuć to, tą przyjemność, trzeba tą górną część pochwy delikatnie... Tam, Teraz pokazujesz roz... coś konkretnego, co tak, to za ruch. Jak znaleźć punkt G? To można sobie samej poszukać, można poprosić partnera albo partnerkę. Bierzemy dwa palce wskazujące, w dłoni, wkładamy do pochwy i y, rozmasowujemy delikatnie, bo to jest bardzo ważne, żeby to Przednio robić delikatnie. Pochwy. Górną część, mhm, tak? Górną. górną, tak. Od dwóch do czterech centymetrów za wejściem od pochwy delikatnie pieścić. Tak samo jak łychtaczka, tak. delikatnie w tym delikatnie. sensie. Delikatnie, to jest bardzo ważne, że penis tak nie pobudza mm -hmm. tej sfery erogennej, jak masaż delikatny palcami. E, I zaczęło się po prostu wielki szum, do dzisiaj trwa. Czy jest punkie czy nie ma? Jest, nie ma, jest, nie ma, non stop. Kudąc. Ale wiesz Magda, to tylko dowodzi tego, jak my wciąż mało Mamy wiedzę na temat kobiecego ciała. Jak wciąż wiele jest do odkrycia, eee, ale ja wymyślałam świetną zabawę, to zaproponowałam. Miało się... być trzy minuty, no to się nie udało. <grym> <grym> Wiesz, zabawa w doktora. Uważam, że teraz nie, nie będę się Ty to bawić, wymyśliłaś? Doktora. Ja się w to bawiłam dawno tak. temu, jak cię jeszcze nie znałam. Tak, ale teraz będę się bawić z zabawę w Ernesta Grafenberga. <grym> <grym> Pobawmy się w Ernesta Grafenberga, który przeprowadza badania w celu sprawdzenia, czy miejsce, w którym dno cewki moczowej styka się z górną częścią pochwy, rzeczywiście jest takie wrażliwe u kobiet. Naprawdę, to jest... Pomysł na no fajną zabawę. To wydowuje. też nazwa, prawda? Punkt G. Od... Tak, ale to dopiero po 30 latach na jego cześć nie za jego życia. Grafenberg. E, nazwano to punktem G. Teraz się mówi bardziej o obszarze G, że nie jest że to, to punkt, nie jest, tak, żadna... że, tak, że to nie jest jakiś magiczny guzik. Ale hmm. rzeczywiście ta górna część pochwy jest wrażliwa na delikatne pieszczoty palcami. Wszystkie kobiety, z którymi rozmawiam, to potwierdzają. I na Kochana Joanno, spróbujmy w takim razie podsumować jakoś. Moim zdaniem, w przestrzeni seksualnej brakuje nam przede wszystkim informacji, porad, przestrzeni, które byłyby życzliwe dla kobiet, dla kobiecego ciała i dla kobiecej seksualności, i dlatego właśnie powstała rozważna i erotyczna, bo u nas nie ma tematów tabu, tylko są tematy ważne dla kobiet. Ja też o tym myślę, bo myślę cały czas o tej e, takiej szerokiej rzece, którą płyniemy my, wszystkie kobiety, które jesteśmy może nie do końca jeszcze świadome swojej seksualności, ale ponieważ jesteśmy istotami seksualnymi, to będziemy tego poszukiwać. Jestem zdania, że prędzej czy później każda z nas upomni się o samą siebie. I po to powstał ten podcast, żeby dać odwagę, żeby dać narzędzie Wam, dziewczynom kobietom, Żebyście zauważyły siebie, swoje potrzeby, swoje, e, swoją drogę, żebyście miały odwagę to po prostu odkryć. Tu nie chodzi, tu naprawdę nie chodzi o nic, e, co jest przeciwko nawet tym, którzy mają inne teorie. My chcemy Wam pokazać, że pójście swoją drogą i odnalezienie siebie w tym ma sens. Tak, ja zajmując się tematem seksualności, nauczyłam siebie i przekazuję to innym kobietom, że życie i seks powinien być sumą naszych wyborów. I wiem, że jak kobiety zaczynają wybierać, to już, nie, to już nic ich nie zatrzyma. Najgorsze jest właśnie wmawianie kobietom, że inni wiedzą lepiej. Że decyzje dotyczące nas wolno podejmować innym. Nie. My jesteśmy odpowiedzialne za siebie. Możemy Nie wszystkie nasze wybory będą może najlepsze, ale będą nasze i to będzie ich największą wartością. Podsumowując, nie ma czegoś takiego jak sztuczny podział na dwa typy orgazmów. E, punkt G nie jest żadną kropeczką ani kuleczką, która e, łazi swoimi drogami, i nie ma wpływu na to, żeby poznać przyjemność ze skontaktowania się z nim. E, łechtaczka jest królową przyjemności. I sięgaj po nią zawsze wtedy, kiedy masz na to ochotę. I myślę, że w ogóle w tym wszystkim potrzebny jest jeszcze jakiś taki rodzaj spokoju, relaksu. Tak, tak uwolnić, uwolnić tak. umysł. To polega na tym, żeby uwolnić się od tych niepokojów. I tutaj też jest gorący apet do facetów. Bo kobiety. Idą do sypialni właśnie z takim niepokojem: czy moje ciało jest wystarczająco dobre? Hmm. Czy nie dochodzę zbyt szybko? Czy moje oczekiwania nie są zbyt dziwne? Czy nie zostanę posądzona, że coś ze mną jest nie tak? Pozwalajmy kobietom, stwórzmy taką atmosferę. Gdzie ona nie będzie musiała się niepokoić o to, jak zostanie odebrana. Zaakceptujmy ją taką, jaka jest. A kiedy kobieta zacznie puszczać się w łóżku, zaczynają się dziać naprawdę super, super fajne i radosne rzeczy. I dla dla bojga. Dla bo ta energia seksualna jest taką energią radosną. Ona niesie ze sobą dużo radości, a ja uważam, że my tej radości naprawdę potrzebujemy. Ciało raz puszczone w ruch, samo puszcza się dalej. Rozważna i erotyczna. <laughs> oraz. Rozważna i erotyczna. My dwie pozdrawiamy. Jak zwykle przytulamy, całujemy. I do usłyszenia następnym razem. I zachęcamy do orgazmów. Na własną rękę i w towarzystwie Zaprzyjaźnionych Penisów. I w każdym innym fajnym towarzystwie. Earborn Media. Empik Go dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Wysłuchaliście podcastu oryginalnego Empik Go. Więcej podcastów, audiobooków i e-booków znajdziesz w aplikacji MPIC GO. Pobierz aplikację i słuchaj już dziś. Subskrybuj kanał MPIC GO i poznaj świat najlepszych produkcji audio.